Jak sobie to podsumujemy, to mamy po tych 18 latach PiS-u energetykę z lat 70., 80. i 60., prawie nic po 89. roku nie powstało w trakcie ostatnich 18 lat. Też na jednej ręce mógłbym liczyć rzeczy, które się zmieniły w energetyce IN+. Zaciskającą się pętlę prawa unijnego, które wymusza na nas modernizację bardzo drogą energetyki, która nie jest prowadzona. Mamy mocno podniesione podatki, wprowadzone dziesiątki nowych podatków, opłat, danin i tak dalej. Mamy kolejne dziesiątki tysięcy nowych urzędników, których nie mieliśmy na początku rządów PiS-u. Mamy służbę zdrowia, która najzwyczajniej w świecie nie działa, chociaż gigantyczne pieniądze są tam wkładane.